Katowice Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Śląskiego gości tym razem wystawę Krzysztofa Gołucha pod tytułem Co siódmy. Wernisaż wystawy odbył się 5 kwietnia, a uświetniła go swoim wspaniałym występem wokalnym Agnieszka Biela-Witomska. Wystawę, którą możemy oglądać łącznie z autorem, z Krzysztofem Gołuchem, zaaranżowała Katarzyna Wolny. Ta aranżacja jest niezwykła, od dawna już u nas w galerii nie było tak pokazanych zdjęć. Możemy praktycznie tą przestrzeń podziwiać w 3D. Co siódmy to projekt fotograficzny, w skład którego wchodzi wystawa i książka. Jak niektóre badania wskazują, co siódma osoba jest osobą niepełnosprawną w naszym kraju. I ta liczba nie jest chyba najważniejsza. Ważny jest rząd wielkości, że tyle osób niepełnosprawnych jest wokół nas. A wystawa prezentuje fotografie, które zostały wykonane w ramach mojego projektu fotograficznego, który trwał około 15 lat, był realizowany na terenie Śląska. W tym projekcie przedstawiałem osoby niepełnosprawne, ich życie, codzienność, taki zwykły, codzienny los osoby niepełnosprawnej. Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, to zastanawiając się nad taką definicją niepełnosprawności, moglibyśmy powiedzieć, że osoba niepełnosprawna to osoba niesamodzielna. Obecnie, w czasach, w których żyjemy, istnieje pewnego rodzaju kult samodzielności, w którym osoby samodzielne są szczególnie doceniane. To bycie samodzielnym jest społecznie bardzo atrakcyjne. Natomiast sama samodzielność jest bardzo bliska samotności. Osoby niepełnosprawne w żadnym stopniu nie mogą być samotne, ponieważ nie są samodzielne. Ten paradoks powoduje, że osoba niepełnosprawna jest bliżej drugiego człowieka niż ta, którą możemy określić mianem pełnosprawnej. Wystawę będziemy mogli oglądać do końca kwietnia.